Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Czun Radowic, a to jest kolejny live-onwo odcinek symulatora maszyna. W dzisiejszym live-onwo odcinku pojedziemy sobie z Lublina do Chełma. Na razie jesteśmy sobie w EP09. Musimy dojechać do Lublina. Wyłączamy sobie wyłącznik szybki. Podnosimy zaraz tu na szybko pantograf tylny. Resetujemy przekaźniki nadmiarowe. Wyłączamy wyłącznik szybki. Wyłączamy przetwornicę. Wyłączamy sprężarkę. Załączamy światełka. Patrzymy się na ciśnienie. Można luzować. Zapomniałem tu jednego klawisza załączyć. Tak, ta mapa jest pobrana, to nie pasjonacie pociągów. Dobrze. No tak, i teraz jak tu jest w opisie misji, po uruchomieniu naciskamy Shift plus 1. Shift plus 1. Dusiłem. I co teraz? Zaczynamy po uruchomieniu, naciskamy Shift plus 1 i ruszamy w stronę Lublina. Jajko. No się chyba na tej mapie nie też z eventami. A to znowuż ten napis się tu pojawił. O, już nie ma napisu. No i co, drodzy Państwo, coś tu nie działa. Nie ten klawisz. Może prawy shift? Spróbowaliśmy jednego i drugiego i co? Ruszamy w stronę Lublina. Dobra, jak tu jesteś na ustawiony, to jest w porządku, jakieś dachy tu widzę, jakiegoś dziwnego koloru są. Obejrzyjmy sobie traskę. Może semafor po prostu jest zepsuty. Nie, tutaj też jest bez wjazdu. Hmm.
Czyli nie będziemy w stanie wjechać. Jest dopiero adio 110. Ale trzeba poczekać. Spróbujmy sobie uruchomić. Ono kolej, witam serdecznie pana. Co to za mapa? Linia numer 7 mapa się nazywa. A sceneria nazywa się linia 7V2 Hełmianina. Dlaczego to nie chce działać? Czyli plus 1 i ruszamy w stronę Lublina, czyli to mam ruszyć na czerwonym? Nie no, coś to nie gra. Zdecydowanie. Spróbujmy sobie jeszcze na debugu przyspieszyć czas, nie? Sprawdźmy. Na 45 poczekamy. No coś tu jest zdecydowanie nie tak. Duszę ten shift plus 1 i się nic nie dzieje. Ech. Dziwne rzeczy. Zróbmy tak, drodzy Państwo, po prostu przejdźmy tu. O, jaka ładna lokomotywa. Ja nie wiedziałem, że takie maszyny są. Fajne. No ma mi się. I to na wyjazd shift plus 2. Nie wiem, dość. A. Witam serdecznie, panie Michu. Coś mi się wydaje, że to nie pojedziemy do daleka dzisiaj. Zmienimy scenerię po prostu, ale... A, bo ja debugę miałem. Na tego nie ten. No, nawet klimatyzacja jest. No za nam. Nie z pasteremu na wakacje. A u pana co, panie Michu? No da. Nie podniosę pantografa, nie? Jeszcze 2 dni? Nie, ja już mam miesiąc.
Ja już mam miesiąc wakacje. Niestety, albo istety. A czemu ja poszedłem nie w tą stronę zupełnie, no? Worek pantografów. I sprężarka. Gdzie jest ten klawisz, no? A tu dziś był taki klawisz od pantografów. Co się z nim stało? No właśnie. A, już mam, dziękuję za minutę. Chce mi się czekać. Trzeba sobie radzić w życiu. Dobra. I lecimy. Że niemiecki paraus na Stettin ma przyjechać. Stettin. Tak, widziałem, że ostatnio się spania. Tak, to głośno było o tym. Przecież. O, ja już szybko pompuję. A semafor dalej na stoi. Dobra. Dostawa hamulca na pośpieszny. Dobra. Idziemy przełączyć ten dżindzel. Jest, to jest. Wróć. A. No i trzeba wysokie napięcie odłączyć, jak tam się wchodzi. Pompuj, pompuj dalej. A co ma być nie też z siódemką?
Coś nie tak to jest z tym scenariuszem. Ruszamy w stronę Lublina. Zmieniamy drużynę pociągową na stojącą. To, że 51 EP07 505 no jesteśmy. Nie, pociąg 200. Po uruchomieniu naciskamy Shift plus 2 i kierujemy się do Chełma. Na drodze czeka nas postój techniczny. Duszę Shift i duszę 2 i na zmianę i razem i wszystko i nic. Wszystkie klawisze podusiłem. Usługi, usługi, sceneria jest z forum maszyny. Tylko coś nie działa, niestety. No cóż. Ciężko mi jest cokolwiek tu zaradzić. Ciekawe. Nie wiem, dajemy szansę jeszcze tej mapie i przechodzimy na inną scenerię może? No cóż, zróbmy tak najwyżej. Może się uda.